Cześć, witam wszystkich na kanale Basia Fit Beauty. Witam Was dziewczyny i chłopaki, wszyscy, którzy oglądają mój kanał. I w tym filmiku będzie, słuchajcie, stylizacja. W zasadzie tych stylizacji myślę będzie 5. 5 dni, 5 stylizacji od poniedziałku do piątku, a więc dzisiaj mamy poniedziałek. Dzisiaj jest drugi dzień świąt. Ja niestety idę do pracy, no ale co, życie. I szybciutko chciałam Wam powiedzieć, co jestem ubrana. Jest troszkę zimno, więc ubrałam tego swojego miśka. No bo troszkę zimno się niestety zrobiło, a nawet i na minusie ma być w nocy i nad ranem też. Więc tak szybciutko Wam przelecę, w co jestem ubrana. Włosy tak spięte w kitek, kolczyki te same co zawsze, nigdy ich nie zmieniam. Mój cudowny medalik, makijaż standard, tak jak zawsze. Puder, wykonturowana buzia, jeden brązowy cień, kreska i tyle. Jeżeli chodzi o ten mój misiek, to jest, wiecie, to jest ten taki ala Teddy, ten taki kożuszek. Ja go kupiłam w New Looku, chyba z dobre 3-4 lata temu. On może nie jest nie wiadomo jak ciepły, ale przez to, że jest taki poliestrowy, no to tak się w nim nie zmarzniecie, tak? I tak to wygląda w całości. Spodnie czarne, rurki, buty te moje takie o Sticky Maxa. Rurki są z H&M-u i bluzka jest z New Looka. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie się prezentowało razem. A jeżeli chodzi o torebkę, biorę mojego shopper bag z Primarka. Ja go noszę zawsze i do pracy, i po pracy, i nawet jak czasem gdzieś idę, mimo że jest wielka, to jest mega ta torebka. I pokażę Wam szybciutko, jak zdejmę ten płaszczyk. I tak to się prezentuje bez tego płaszczyka. Taka bluzka. Bluzka jest z New Looka, z wyprzedaży i w całości wygląda to w ten sposób. W pracy oczywiście, jak mówię, się przebieram. Ono ma takie rękawy bufiaste, szerokie. Tutaj ma coś takiego, a tu jest taka dopasowana. Więc dzisiaj jest poniedziałek i tak to będzie wyglądało. A z Wami widzę się jutro w kolejnym stroju dnia. Cudownego dnia, cudownego tygodnia, cudownego poniedziałku. Buziaki dla wszystkich, hejka! Hej, witam Was serdecznie o poranku. Dzisiaj mamy wtorek. No już normalny dzień po świętach, obżarstwa. O, co będę mówić? Dietka znowu, nie? Kochani, co mam na sobie? Szybciutko przelecimy. Makijaż taki sam jak zawsze, ponieważ nie chce mi się, wiecie, bawić rano z makijażem przed pracą. Włosy sobie tak spięłam. Tak sobie podpięłam, tylko w kitek. Bo jest najwygodniej. Makijaż taki co zawsze, to jest mój standard. Nie chce mi się po prostu kombinować z makijażem. Kolczyki te same, wszystko to samo. I co mam na sobie? Biała koszulka z H&M-u. Ona jest taka, Stanik się trochę w niej odznacza, ale co to mam, sweter z napisem Love. Do tego mam taki płaszczo, to jest taki płaszczo narzutko sweter, ale ja sobie chyba jeszcze na to narzucę kurtkę, bo jest jeszcze w miarę chłodno, bo jest, słuchajcie, rano. I spodnie mam takie ala jakby, nie wiem czy zobaczycie, bojówki z H&M-u i one mają tutaj po bokach takie kieszenie, to jak są normalnie zwykłe bojówki, spodnie, rurki i do tego moje super stare, jeszcze stare, no ale wiecie, jestem w trakcie kupowania nowych, na razie jeszcze cena po prostu, no strasznie drogie są, czekam na promocję jakąś. MCO to jest firma tego. Ja ją kupiłam, słuchajcie, ona była nowiuteńka w second handzie i cena na niej była 40 chyba 5 funtów, a ja za nią dałam chyba 4 albo 5 funtów. Także taka cieplutka, to jest zapinane wszystko na guziki, także możecie się zapiąć fajnie. Takie swetro, narzutko, płaszczyko, sweter. Ale sobie jeszcze pewnie na to zimową kurtkę narzucę, bo jest jeszcze chłodno. No i moja torba. Shopper. Ta, co zawsze, myślę, będzie najwygodniej. I tak to się prezentuje w całości. Muszę się tu troszeczkę doświetlać, bo jest jeszcze w miarę trochę ciemno. I to tak będzie wyglądało. I to jest stylizacja numer 2 we wtorek. I kochani, cudownego dnia. Dużo słoneczka, dużo zdrówka, dużo uśmiechu. I widzimy się w środę. Buziaki, hejka. Cześć wszystkim. Witam na kanale Basia Fit Beauty. Łączę się z Wami w środę. Dzisiaj mamy dzień tygodnia, środa. Oczywiście jesteśmy przed pracą. I dzisiaj mamy trzecią stylizację.
chciałam pokazać, myślę, że będzie fajny pomysł, 5 stylizacji, 5 dni tygodnia, 5 stylizacji, coś w tym stylu. I lecimy, słuchajcie, w co jestem ubrana, jak wyglądam. Włosy cię sobie tak spięłam wszystkie w kitka do góry, tu tak tam ciut natapierowałam. Makijaż ten co zawsze, zero, słuchajcie, u mnie snuda, jeżeli chodzi pod tym względem, ponieważ ja nie lubię eksperymentować z makijażem, bo zawsze mi coś nie wyjdzie, a rano mi się tego robić po prostu nie chce. Łańcuszek ten co zawsze, kolczyki zawsze te same. Co mam na sobie? Ramoneska ze Stradivariusa. Ramoneskę kupiłam w Polsce, jak byłam. Jest świetna, super się nosi. Noszę już ją drugi sezon będzie i świetna jakość. Polecam. Kosztowała chyba 100 zł, 99,99, także genialna. Na pewno kupię kolejną, jak będę. Zwykły top na ramionczkach z H&M-u. I do tego mam pasek z Teda Bakera. Kupiłam go też chyba w Ciucholandzie za, nie wiem, 3-4 funty w second handzie. I do tego mam takie spodnie, ala takie, wiecie, niby wyjściowe w kratkę. One mają taki print, o, coś takiego. I one są też z H&M-u. Ja je miałam zwężane niby. One są takie niby luźne, niby takie, wiecie, takie na elegancko, trochę na sportowo. Ja uwielbiam do takich spodni nosić super stary, albo trampki, albo adidasy. Przełamanie takie, wiecie, elegancji ze sportowym stylem, po prostu trochę takim grunge'owym wygląda dla mnie, no super. W ogóle lubię taki grunge'owy styl, wiecie, ramoneska, czarne topy. Fajnie to wygląda, fajnie się w tym czuję. No i oczywiście chciałam ubrać nerkę, ale nerka do tego jakoś tak chyba nie pasuje. Moją tą torbę wezmę, co zawsze już mam ją zapakowaną. Jeszcze biorę siatkę z jedzeniem, także tak to będzie wyglądało i lecę, uciekam. Oczywiście na to jeszcze ubiorę kurtkę, bo jest zimno, ale lubię nosić ramoneskę na przykład zamiast żakietu, zamiast marynarki albo zamiast swetra. Fajnie się po prostu czuję w tej marynarce i ją noszę zarówno latem, jak i wiosną, jak i jesienią, praktycznie cały rok. I tak się prezentuje stylizacja numer 3. I co? I widzimy się w stylizacji jutrzejszej, czwartkowej. Cudownego dnia, wspaniałego tygodnia, wspaniałego dnia, w zależności kiedy to oglądacie, smacznego śniadanka i wszystkiego dobrego dla Was, buziaki. Hej wszystkim, witajcie na kanale Basia Fit Beauty. Dzisiaj mamy czwartek i powiem Wam, że zachciało mi się takiej wiosenno-letniej stylizacji, to już miałam bardzo długo w głowie, żeby tak się ubrać. Znaczy na to sobie powinnam rzucić jakiś sweter, oczywiście kurtkę, no bo jest zimno, ale tak chciałam takiej wiosenności, wiecie co, bo jak jest na przykład 12 stopni, no to jest jeszcze w miarę, ale tak mi się zachciało takiego lata, takiego, wiecie, safari style, takiego, no nie wiem, czegoś takiego innego. I założyłam sobie dzisiaj, oczywiście nie muszę Wam mówić, że makijaż jest, wszystko jest bez zmian, włosy natapirowane, bo nie chciało mi się umyć. Bluzka jest żółta z takim serduszkiem, to jest taka kolekcja Basic, taka myślę zwykła, z H&M-u. Ona kosztowała chyba, słuchajcie, 3 funty. Kupiłam ją w zeszłym chyba roku, nie, ze 2 lata temu. Spodnie również H&M, takie zielonkawe, to są takie spodnie, wiecie, z materiału, takie w zasadzie, do wszystkiego one są, takie z bawełny. Oczywiście super stare, torebka H&M, taka koszyczkowata, tą sobie cię wezmę i całość prezentuje się tak i fajnie w tym tak się czuję, wiecie co, tak wiosennie, tak letnio, tak na safari jechała, ha! Ale świetnie. Podoba mi się strasznie zestawienie takiego właśnie zgniłej zieleni z żółtym, z takim pastelem żółtym i z brązem, z beżem. Po prostu ślicznie to wygląda. Także życzę Wam wspaniałego dnia, cudownej pogody. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku, że jesteście zdrowi i do usłyszenia w piątek, a może nawet jeszcze coś Wam nagram w sobotę, strój dnia. Więc trzymajcie się. Buziaki ode mnie dla Was. Hejka, pa. Cześć, witam wszystkich na kanale Basia Fit Beauty i dzisiaj mamy piątek, jest piątek, tygodnia koniec i początek i jedziemy, słuchajcie, mamy weekend, także cieszę się bardzo, dzisiaj na luzaku, włosy sobie tak spięłam w kitek, lubię tak na boku, wiecie, jakoś tak się dobrze, fajnie się w tym czuję, oczywiście makijaż nuda, bez zmian, kiedyś Wam w ogóle nagram mój makijaż, ale naprawdę nic skomplikowanego. Lubię tak, taki look wypracowany, nie? Każdy ma, myślę. Ja się w tym czuję najlepiej. Koszula H&M i rurki H&M. I chyba nie muszę nic zadawać więcej.
H&M mnie nie sponsoruje, nie, kupuję tam wszystko sama, ale lubię od nich ciuchy, a poza tym to taka jedna z lepszych sieciówek chyba w mieście, w którym mieszkam, ponieważ no, nie ma za dużego wyboru, musiałam jechać do większego miasta. Koszula trochę przekłamuje, słuchajcie, w kamerze widzę, w telefonie, w kamerze. Biała jest w takie pastelowo-zielonkowe paski, bardziej takie pastelowe, a tu jest taka bardziej szarawa, widzę w kamerze, ale ona jest taka bardziej zielonkawa, taki pastel zielony, bardzo ładny, twarzowy. Rękaw taki troszeczkę podwinięty i czarne rurki bez paska, bez bardzo dużą ilością elastiku i niezawodne superstary, które już dogorywają. Muszę sobie kupić nowe, ale no na razie czekam na jakąś fajną, dobrą promocję. I na to pewnie biorę kurtkę, bo jeszcze jest zimno. Także spodnie są świetne. Lubię rurki z H&M, bo mają dużo elastiku. I to prezentuje się tak. I to jest stylizacja numer 5, piątkowa. I myślę, że jeszcze Wam może dogram nawet sobotnią i w niedzielę. Może będzie 7 dni, 7 stylizacji. Wow, to by było coś. Także dużo zdrówka, dużo uśmiechu, kochani. Cieszmy się z tego, co mamy. I uśmiechajmy się do innych, bo to jest najważniejsze w życiu, kochani. Buziaki! Cześć wszystkim! Witam na swoim kanale Basia Fit Beauty. I dzisiaj mamy sobotę. I ja dzisiaj miałam ochotę sobie ubrać taką bluzkę hiszpankę. Dzisiaj jest sobota, więc myślę, nie wiem, skoczymy do sklepu, więc wiecie, to nie wiem, na to może kurtkę zarzucę, a potem może sobie, nie wiem, jakiś drink czy coś wieczorkiem, no zobaczymy. W każdym bądź razie, to jest też bluzka z H&M-u, słuchajcie, mam większość ciuchów z H&M-u, włosy tak jak, no, zawsze lubię taką fryzurę. Mi ramionczko od Stanika w ogóle nie przeszkadzają, więc lubię tak nosić, podoba mi się to. Bluzka jest w kolorze takiej naprawdę, tu jest taka... W kamerze widzę taka bardziej w pomarańcz, a ona jest taka żywa, krwista, czerwień. Czarne rurki z H&M-u. No i oczywiście pewnie swoje butki skórzane założę. Ale miałam ochotę na tak. Ona ma taki długi rękawek. Ja ją, słuchajcie, za 5 funtów chyba kupiłam, nie wiem, z 3-4 lata temu. Ale fajnie się w niej czuję. Też jest bardzo taka, ona jest chyba z wiskoza, z bawełną. Taka bardzo delikatna dla ciała, bardzo przyjemna, bardzo wygodna. Więc myślę i na imprezę, i na co dzień też też się nadają, to można sobie, wiecie, spuścić, bo można dać na górę, jak tam ktoś chce. Słuchajcie, te storczyki to już stoją mi chyba drugi tydzień, naprawdę, kwiaty nie do zajechania, stoją i stoją. No i tak to wygląda i tyle, makijaż ten co zawsze. Także dzisiaj jest sobota i to jest 6. stylizacja i myślę, nagram Wam jeszcze może niedzielną i będzie 7 dni, 7 stylizacji i Wam wrzucę, kochani, i może się zainspirujecie, może nie macie pomysłu. Ja lubię oglądać, w zasadzie bardzo lubię Instagrama modowego i stylizację też lubię oglądać. Zawsze czegoś ciekawego można się dowiedzieć i coś można ciekawego podpatrzeć od innych. Także cudownego weekendu, cudownej soboty. Buziaki dla Was, smacznego, jeżeli coś jecie, to oglądacie. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie, aby być na bieżąco. Jak macie do mnie jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach, ja Wam na wszystko odpowiem, albo nawet nagram Q&A. Jak tam sobie, wiecie, macie jakieś pytania, to po prostu zadawajcie bez spiny, także... Tyle, żegnam się z Wami i do zobaczenia w dniu ostatnim, niedziela, jutro. Buziaki. I witajcie wszyscy w niedzielę, w 7. stylizacji i w ostatnim dniu. I polecimy szybciutko. Dzisiaj takie, wiecie, można by powiedzieć, jak to mówią, cozy, taki strój. Bardzo przyjemny, bardzo przytulny, na odpoczynek niedzielny, gdzieś tam na spacerek sobie wyskoczyć i słuchajcie, włosy tak podpięte byle jak, makijaż delikatny, dosłownie 10 minut. Bluzka jest z boho, tak to chyba się wymawia, to jest taka bluzka, tak ona wygląda, taka szara, to jest taki, nie wiem, top, ale w ten sposób ramionczka tam nie przeszkadzają mi. Do tego czarne rurki z H&M-u, moje superstary. I sweterek z Primarka, taki, on jest, wiecie, coś tak dobry, nie wiem, gatunkowo. Tu ma takie mega bufiaste rękawy, takie bombki. Kieszenie ma. Jest bardzo przyjemny, bardzo taki milutki, cieplutki. Także taka o, pelerynka.
taki dłuższy, czy do getrów, czy do jeansów, sobie go narzucić, także bardzo fajnie się go nosi, bardzo przyjemnie, fajna jakość, myślę, i kosztował chyba, nie wiem, z 8 funtów albo 10 w Primarku, kupiłam go w zeszłym roku, ale bardzo fajnie się go nosi i całość prezentuje się tak. I oczywiście wiecie, co ja bym mogła wziąć za torbę ze sobą, jak będę szła, jak nie mojego shoppera, no oczywiście, nie, z Primarka, najwygodniej. Jak już się do czegoś przyzwyczaję, to po prostu to wiecie, noszę i noszę w nieskończoność. I to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się spodoba, to może będę Wam nagrywała części, jakieś stylizacje. Nie wiem, no dajcie znać, czy Wam się podobało. 7 dni, 7 stylizacji od poniedziałku do niedzieli, jak ubieram się na co dzień. Także tyle. Cudownej niedzieli. Zbierajcie siły na poniedziałek, na nowy tydzień. I tyle. Żegnam się z Wami w filmiku. Dużo zdrówka życzę Wam wszystkim. Przesyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. I tyle, kochani. Do zobaczenia w następnym filmie. Subskrybujcie, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco. Lajkujcie, piszcie komentarze. Wiecie, co tam macie, nie wiem, coś Wam się nie podoba. Też napiszcie, też się nie obrażę. Przecież jestem tutaj dla Was. No i tyle. Żegnam się z Wami. Buziaki. Do następnego. Pa!